Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Kolejny chodnik w Winowrocławiu doczekał się remontu. Mowa o ciągu pieszym znajdującym się przy ulicy Poznańskiej na odcinku od Ronda Lotników Winowrocławskich do ulicy Kurowej, strona prawa i lewa. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej, wymienione będą też krawężniki i obrzeża. W związku z rozpoczęciem prac wprowadzona została czasowa organizacja ruchu na wyżej wymienionym odcinku. To jest oznakowanie informujące o prowadzonych robotach drogowych, zakazie zatrzymywania pojazdów i zakazie ruchu pieszych po stronie realizowanych robót. W tajemniczym ogrodzie, czyli oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej, można było zobaczyć świat zaskakujących doświadczeń naukowych. Wszystko za sprawą warsztatów, jakie poprowadził dla młodzieży naukowiec z Torunia, Bartosz Pałucki. No to dzisiaj naukowo, można powiedzieć, w naszym tajemniczym ogrodzie. Jaka propozycja? Czego młodzi mogą się spodziewać? Witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałem zajęcia zupełnie z innej beczki, można powiedzieć. Oczywiście będzie naukowo, będzie bezpiecznie, jak zawsze. Dzisiaj będzie prądowo. Z racji tego, że dzisiaj na temat witaminy B1 mamy troszeczkę do powiedzenia, więc zdecydowałem się, że prąd jako ten nośnik energetyczny również w naszym organizmie, tam występuje tiamina pod postacią tej witaminy B1, więc jak najbardziej to są warzywa, owoce, które będziemy sprawdzać, czy faktycznie one mogą mieć sobie troszeczkę ładunku. Również będziemy sprawdzać tutaj długości kabla, którego mamy tutaj przygotowane na poziomie 30 metrów. Również będziemy sprawdzać, czy my jako nośniki energetyczne też nadają się do tego, żeby móc generować tutaj jakąś moc. Czyli mamy napięcie, mamy prąd i zobaczymy, czy to faktycznie będzie działać. Czyli lekcja chemii, fizyki w najlepszym wydaniu, prawda? Dokładnie. Właśnie chodzi o to, żeby nie używać tablicy, żeby eksperymentować, jeszcze raz eksperymentować w sposób bezpieczny. Wzory zostawmy tutaj oczywiście w podręcznikach, one są bardzo ważne, ale tutaj ich mamy bezpośrednie użycie, czyli mamy praktykę. To chyba zajęcia, które uczniowie najbardziej lubią. Oj tak. Winowrocław jest zresztą moim jednym z głównych punktów na naszym województwie. Jeżeli po całym naszym województwie, ale w Winowrocławiu byłem bardzo często jako zaproszony gość, jako naukowiec. Eksperymentuję w ponad 20 różnych swoich programach, którym również prąd jest moim jednym z ulubionych. Czyli ciekawskich w naszym mieście nie brakuje. Oj tak, od maluszków po klasy nawet ósme. Zdecydowanie już można eksperymentować nawet od trzeciego roku życia. Dzisiaj miałem tą przyjemność być w przedszkolu i również z trzylatkami tutaj w grupie SUF, dokładnie mówiąc, miałem okazję eksperymentować z 3, 4, 5 i 6-latkami. A dzisiaj widzę, że są zgromadzeni uczniowie zdecydowanie starsi, więc oni mogą wiedzieć więcej. Od nich też wymagam więcej, więc będzie ciekawie. Kujawia przegrywa mecze z Chemikiem 0-1. Piłkarze Kujawi Inowrocław, którzy przed meczem z Chemikiem liderowali w swojej grupie czwartej ligi, doznali pierwszej porażki przed własną publicznością w sezonie 2022-2023. W meczu 14. kolejki czwartej ligi kujawsko-pomorskiej biało-zieloni musieli uznać wyższość Chemika Bydgoszcz. Mecz był wyrównany, a Kujawia w drugiej połowie uparcie dążyła do zmiany wyniku. Przyjezdni zdobyli jedyne trafienie spotkania w 21 minucie, kiedy z najbliższej odległości do siatki trafił Patryk Perliński. No Michał, ważny mecz na szczycie i chyba potwierdził ten mecz, że spotkały się dość wyrównane drużyny. No wiedzieliśmy przed meczem, że to nie będzie na pewno łatwy pojedynek, drużyna Chemika nam nie leży. Tak samo z 3 tygodnie temu spotkanie się w Pucharze, to również było ciężko. Znowu musieliśmy uznać wyższość rywala. No co mam powiedzieć, tak jak pan powiedział, no, dwie równe drużyny na podobnym poziomie. Strzeliliśmy bramkę niestety ze spalonego. No cóż, no, czekamy na następny mecz i na pewno damy z siebie w kolejny mecz wszystko. No ale Kujawia w sumie bardziej zasługiwała chyba w tym meczu na remis. No ewidentnie, tutaj mieliśmy bardzo dużo sytuacji, całą drugą połowę prowadziliśmy grę, Chemik również miał jeszcze swoją kontrę, ale tak jak pan mówi, według mnie remis to był optymalnym wynikiem dla wszystkich. Chemik miał w drugiej połowie sytuacje, które wynikały z tego, że po prostu w kontrze było ich więcej. Kilka razy sobie dobrze obrońcy poradzili, raz ty też uratowałeś. No każdy robi to, co musi na boisku. Tak jak pan powiedział, musieliśmy się trochę otworzyć, goniliśmy wynik, czas uciekał. Niestety nie udało się w tym meczu wyrównać wyniku.
Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest trochę różnicy w tym, jak Kujawia reaguje wtedy, kiedy przegrywa w stosunku do poprzednich sezonów, bo teraz widać, że jak się jest w czubie tabeli, czy prowadzi, to chce się koniecznie odrobić. Na pewno nie możemy porównywać poprzedniej sezony. Jesteśmy inną drużyną, nie oddajemy łatwo meczy. No i tak jak mówię, no w każdym meczu dajemy z siebie wszystko, gramy o zwycięstwa, więc no cóż powiedzieć, no dzisiaj się nie udało. Będziemy walczyć dalej. No nie udało się, ale może uda się teraz na boisku przeciwnika, to też mecz z drużyną z czołówki. Tak, bardzo duży ścisk jest w tabeli. My dzisiaj przegraliśmy, nie wiem jak to tam się potoczy, ale możemy spaść nawet na czwarte, piąte miejsce w tabeli, więc tutaj każdy mecz, każde trzy punkty mogą rotować w tej tabeli. Tak jak pan powiedział, jedziemy do Łochowa, również ciężkie zawody, ale tak jak mówię, dajemy sobie wszystko w każdym meczu i na pewno będziemy grać o zwycięstwo. O zwycięstwo w tym meczu, ale może się jeszcze okazać, że uda się wrócić na fotel lidera przed końcem rundy. No na pewno będziemy się starać, oby się udało. Soda Ciech S.A. usunęła awarię, która była powodem osadzania się w Mątwach i okolicznych miejscowościach białego pyłu. Z tej okazji w siedzibie zakładu odbyła się konferencja prasowa. Czyli tak, mieszkańcy mogą już odetchnąć z ulgą, problem pylenia rozwiązany? Tak, rozwiązany. Co było powodem? Powodem był jeden z 32 emitorów, których mamy na terenie naszego zakładu produkcyjnego w Inowrocławiu, dokładnie na instalacji sody monohydratowej. Doszło tam do degradacji urządzeń oraz worków filtrujących, które skutecznie wymieniliśmy. Cały system został naprawiony i dzisiaj możemy poszczycić się już wynikami, które są kilkunastokrotnie poniżej ich normy, która jest zawarta w pozwoleniu zintegrowanym. Ważna wygrana koszykarzy Noteci. Piąty mecz w sezonie i trzeci z rzędu wygrali nasi drugoligowcy. To jednak najcenniejszy sukces w tym sezonie, bo MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań to naprawdę solidna ekipa. Mecz był bardzo emocjonujący. Nasi koszykarze długo prowadzili, ale w końcówce trzeciej kwarty to poznaniacy objęli dwupunktowe prowadzenie. W decydującej kwarcie Noteć zagrała jednak znakomicie, agresywnie i z poświęceniem w obronie. Wygrała tę część 29-17 i cały mecz 94-84. W całym meczu statystyki obu zespołów były zbliżone, a goście lepiej zbierali piłki na tablicach. Noteć zdobyła znacznie więcej punktów z linii rzutów wolnych, miała też dużo więcej przechwytów i asyst. Najwięcej, 27 punktów, zdobył dla Noteci Piotr Robak, rzucając do tego na bardzo dobrym procencie. Mikołaj Grot miał 21 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst. Aleksander Filipiak do 7 punktów dodał 6 asyst i aż 8 przechwytów. Dwupunktowy dorobek mieli jeszcze Łukasz Bodych, 16 punktów i Jakub Kondraciuk, 15 punktów. W najbliższy weekend Noteć zagra na wyjeździe z SMS Władysławowo, a 19 listopada będzie podejmować w Inowrocławiu Ogniwo Szczecin. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi stop COVID-19. Zaszczep się dla siebie i innych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.